Witajcie ponownie w aneksie, moi mieli. Nie jestem pewna, jak wielu z Was zna historię zaginięcia i prawdopodobnego morderstwa Helle Crafts. Wiem, że swojego czasu była to sprawa dosyć głośna, ponieważ o ile się nie mylę, to była pierwsza sprawa w historii stanu Connecticut, gdzie doprowadzono do skazania kogoś do wyroku skazującego za morderstwo, mimo że nie znaleziono nigdy ciała ofiary jeżeli ktoś tę sprawę kojarzy, to ma wrażenie, że kojarzy ją między innymi poprzez jej taki naprawdę przerażający przydomek, nazwę, jaka tej sprawie została nadana i pod jakąś jest znana po angielsku jest to Wood Cheaper Murder i z jakiegoś powodu dla mnie już ta sama nazwa powoduje gdzieś tam, że włos się na głowie jeży. Natomiast po polsku może nie brzmi to w ten sam sposób, ponieważ przypuszczam, że morderstwo przy użyciu rębaka do drewna nie brzmi w ten sam sposób. Ale to tylko nazwa. Osobiście i tak wolę mówić o tej sprawie. Po prostu zagnięcie Helicrafts. A zatem witajcie w aneksie. Weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Był 18 listopada 1986 roku, gdy stewardessa Helle Crafts. Wsiadła na pokład Boeinga 747 we Frankfurcie, aby, jak już robiła to setki razy, odbyć lot do Nowego Jorku. 39-letnia wtedy Hela pracowała dla linii Pan American już od wielu lat. Dzięki temu miała dosyć dużą swobodę w wybieraniu tras, na których chciała latać. I właśnie lot Nowy Jork Frankfurt Frankfurt Nowy Jork był podobno. Jednym z jej ulubionych. Często pracowała na tej trasie ze swoimi przyjaciółkami i tak było też tego dnia. Hella, której imię swoim drogą zapisujemy Helle przez dwa E. Natomiast ponieważ Hela była z pochodzenia dunką, to wymieniała swoje imię trochę inaczej, czyli Hella. I Hela tamtego dnia właśnie pracowała z dwiema przyjaciółkami: Ritą było nano i Trudy Horvat. W Nowym Jorku samolot wylądował z godzinnym opóźnieniem i po szybkich formalnościach na lotnisku Hela, Rita i Trudy wsiadły do wana należącego do Trudy i ruszyły w kierunku domu. Każda z nich mieszkała mniej więcej w tym samym kierunku. To był kolejny powód, dla którego lubiły pracować razem, ponieważ wtedy mogły razem dojeżdżać do pracy. I zamieniały się. Raz wszystkich z domu do pracy, z pracy do domu woziła Trudy, potem Hela, potem Rita i tak dalej. Za każdym razem inna prowadziła. Tym razem akurat była kolej Trudy. Zatem kobiety ruszyły w kierunku miasta Newton w Connecticut. Podczas drogi powrotnej rozmawiały o ich planach na najbliższy czas, o nadchodzącym święcie dziękczynienia, o ich dzieciach. Hela mówiła o długim locie. Do Rio de Janeiro. Dodatkowej zmianie, którą przyjęła w grudniu, aby w styczniu móc wziąć sobie wolne i zebrać swoją rodzinę, a Helena miała trójkę dzieci, na narty w stanie Vermont. Mimo że wciąż miała zamiar w najbliższej przyszłości wziąć rozwód, ponieważ w jej małżeństwie nie działo się najlepiej, i jej przyjaciółki już o tym dobrze wiedziały. Jej mąż Richard był. Jej przede wszystkim niewierny, rozrzutny oraz zaniedbywał ją i dzieci. Poza tym Richard, tak samo jak Hela, pracował w liniach lotniczych, ale innych niż jego żona. On pracował jako pirat w liniach Eastern. Pierwszym przystankiem był dom Rita, drugim dom Heli. Trudy podrzuciła kobietę pod jej dom, który znajdował się przy Newfield Lane w Newtown około godziny 19.00. O, Richard jest w domu skomentowała Hela, patrząc na oświetlony dom. Hela podobno nie przepadała szczególnie za mieszkaniem w Newtown. Uważała, że jest to okolica zbyt wiejska i zbyt oddalona od cywilizacji. Na ulicach nie było nawet oświetlenia. Hela zdecydowanie wolałaby mieszkać gdzieś bliżej Nowego Jorku. Poza Richardem w domu była trójka ich dzieci dziesięcioletni Andrew. Ośmioletni Tomas i pięcioletnia Krystyna. Poza tym, później w domu miała pojawić się też Mary Thomas, dziewiętnastoletnia Niania, która mieszkała z krawcami i zajmowała się ich dziećmi, czy też pomagała zajmować się ich dziećmi. Ponieważ zarówno Hela, jak i Richard przez swoje prace spędzali zbyt dużo czasu poza domem i potrzebowali pomocy. Także Hela zabrała swoje walizki, pożegnała się i duszyła pod jazdem w stronę domu. Było około 19.00, 18 listopada 1986 roku. Jak mówiły prognozy, nad tą częścią Connecticut miała tamtej nocy przetoczyć się gigantyczna burza. Hela weszła do domu i to był ostatni raz, kiedy Trudy czy w ogóle ktokolwiek. Widział Helle Crafts żywą. Istotnie, zgodnie z prognozami, w nocy z 18 na 19 listopada nad okolicą przetoczyła się duża burza śnieżna. Świeży pług przykrył cały Newton. W większości miasta wysiadł prąd. Późno w nocy do domu przy Newfield Lane wróciła Mary Thomas, niania, która od kilku miesięcy w tamtym momencie mieszkała z krawcami. Madi Thomas, poza byciem opiekunką, nianią, również pomagała krawcom w domu i do tego miała jeszcze dwie inne prace, każdą na pół etatu. Jedną w komisie z używanymi ubraniami i drugą w McDonaldzie. Jak to wszystko godziła? Nie wiem. I właśnie tamtej nocy miała wieczorną zmianę w McDonaldzie, którą kończyła zwykle po północy ale z powodu intensywnych opadów śniegu, jak i dłuższego postoju na stacji benzynowej, Mary wróciła do domu Krawców w Newtown dopiero około drugiej w nocy. Jak później zeznała, zauważyła, że pick-upa należącego do Richarda Krawca nie było wtedy przed domem, a jeżeli chodzi o samochód należący do Heli, jej Toyotę Tercel, to miała ją wtedy Mary – która właśnie zwykle z tego samochodu korzystała, dojeżdżała nim do pracy, gdy Hela była poza domem i gdy dojeżdżała do pracy z koleżankami. Maria zaparkowała więc toyotę i poszła do swojego pokoju. Pokój ten znajdował się nad garażem, miał osobną łazienkę. Maria jak zeznała, praktycznie od razu poszła spać. Nikogo też tamtej nocy nie widziała, niczego szczególnego nie słyszała ale nie było jej dane długo pospać. Około szóstej rano Richard Crafts zapukał do jej drzwi. Miał na sobie szlafrok i pantofle, a jego włosy były mokre, jakby dopiero co wyszedł spod prysznica. Zbieraj się, miał jej powiedzieć. Prąd wysiadł w całym domu z powodu opadów śniegu. W domu zaraz zrobi się zimno, bo nie działa ogrzewanie. Zawiozę ciebie i dzieci do domu mojej siostry. Zdecydował Richard. A jego siostra Karen i jej mąż David mieszkali w miejscowości Westport w Connecticut, niecałe 30 km od nich. Mary, jak później zesniała, odniosła wrażenie, że Richardowi się spieszy. Cały czas pospieszał ich, poganiał i był przy tym wyjątkowo niemiłe i nieprzyjemne dla dzieci. Coś, czego Mary wcześniej u niego nie widziała. Poza tym, według niej przynajmniej, Richard Krafts zachowywał się dziwnie. Zwykle, gdy wychodzili z domu, aby wsiąść do samochodu, który był zaparkowany na podjeździe przed domem, wychodzili przez garaż, tak po prostu było bliżej i szybciej. Ale tym razem Richard pospieszył ich wszystkich przez główne drzwi domu, z których rzadko korzystali. Poza tym, Mary nie rozumiała, dlaczego to tak konieczne, żeby ona i dzieci opuścili dom. Nie było prądu, ale w domu był kominek oraz dwa dodatkowe grzejniki naftowe, z których już wcześniej w takich przypadkach korzystali. Wychodząc, Marii zdążyła zauważyć, że Toyota Tercel należąca do Heli, którą Mary zapatkowała przed domem kilka godzin wcześniej po powrocie z pracy, zniknęła z przed domu. Już w samochodzie Marii zapytała Richarda, gdzie jest Hela. W odpowiedzi usłyszała, że wyszła z domu przed nimi i że później powinna pojawić się w domu jego siostry. Na miejscu Richard zrobił dla wszystkich śniadanie, po czym około dziewiątej zostawił Mary z dziećmi i wyszedł. Około piętnastej trzydzieści zadzwonił z domu, aby poinformować, że przywrócono prąd, ale że jego samochód zakopał się, utknął w śniegu przed domem. Dopiero około dziewiętnastej po odkopaniu samochodu wrócił po dzieci i po Marii i zabrał ich do domu, co prawie skończyło się tragicznie. Richard był wyraźnie zmęczony i jadąc zasnął za kierownicą. Gdyby nie szybka reakcja Marii, spowodowałby wypadek. Przez cały ten dzień, przez cały 19 listopada, ani Mary, ani dzieci nie słyszeli nic od Heli. Nie zadzwoniła, nie przyjechała też. Jak powiedział Richard, nikt nie był pewien, gdzie kobieta przepadła. Richard zapytany o to ponownie, odpowiedział, że Hela wróci później. A gdy następnego dnia, 20 listopada, Rita usiłowała skontaktować się z Helą, nie została jej w domu. Najpierw telefon odebrał Richard. I Rita usłyszała, że Heli nie ma w domu że pewnie jest w pracy. Gdy Rita próbowała zadzwonić jeszcze raz, później tym razem telefon odebrała Mary Thomas. I Rita usłyszała wtedy podobną odpowiedź: Nie widzę nigdzie jej walizek. Hella musi być w pracy. Jakiś czas później do Rity zadzwonił Richard. Hella właśnie zatelefonowała powiedział. Miała przesiadkę w Londynie, leci do Danii, do swojej matki, ponieważ otrzymała wiadomość, że ta się nagle rozchotowała. Cała sytuacja była tak nagła, że Hala nawet nie zdążyła poinformować nikogo w pracy. Nie zdążyła dać znać kierownictwu o swoim nagłym wyjeździe. Także Hala nie pojawiła się w pracy 22 listopada, przegapiła swój lot. Rita, która nie chciała, by jej przyjaciółka wpadła z tego powodu w kłopoty, zgłosiła ich menadżerce, że. Hela była zmuszona nagle wyjechać w związku z chorobą w rodzinie, a menadżerka wyrozumiale wpisała Heli po prostu urlop na żądanie, mimo że teoretycznie Hela powinna była poprosić o niego wcześniej osobiście. Ale wtedy ta menadżerka nie miała żadnego powodu, aby nie wierzyć Licie. Poza tym, znała Helę i wiedziała, że jest sumienną, odpowiedzialną pracownicą z dużym stażem. I że jeżeli Hela nie pojawia się w pracy, to naprawdę musiało stać się coś złego, więc zwyczajnie chciała jej pomóc uniknąć kłopotów. W następnych dniach Rita usiłowała zadzwonić do domu Liz Nielsen, mamy Hele, która mieszkała w Danii. Aby upewnić się, że wszystko w porządku, że Hela dotarła, chciała zapytać, czy może potrzebuje jakiejś pomocy, ale nie mogła się dogadać z kobietą po drugiej stronie sławki. Wiedziała, że Liz Nielsen nie mówiła zbyt wiele po angielsku. Rita nie była nawet pewna, czy dzwoni na odpowiedni numer, ponieważ ten dostała od Richarda Krawca. Dni mijały, a żadna z przyjaciółek Heli nic od niej nie słyszała. Gdy dzwoniły do jej męża, ten cały czas mówił, że ma ten sam problem. Że też albo nie mógł się dodzwonić do Dani, albo nie mógł się dogadać z teściową. Nic od Heli nie słyszała też niania krawców, Mary Thomas. Hela również nie próbowała nawiązać kontaktu z dziećmi. Wszystko to zdawało się być coraz dziwniejsze. Mary jak i przyjaciółki kobiety, wiedziały, że Hela rzeczywiście mogła nagle wyjechać na kilka dni, nic nikomu przed nią nie mówiąc, jeżeli zdarzyła się jakaś nagła sytuacja, ale po takim czasie zdecydowanie nawiązałaby z nimi kontakt. Wyglądało na to, że jedynie Richard rozmawiał z Helą 19 listopada, gdy tam miała mieć przesiadkę na lotnisku w Londynie w drodze do Danii i od tego czasu nikt z nią nie rozmawiał, nikt nie wiedział, gdzie jest. Samochód Heli również zniknął spod jej domu w nocy gdzieś w którymś momencie z 18 na 19 listopada, a więc razem z nią. I ten później został zauważony przez jej koleżanki na lotniskowym parkingu pracowniczym, gdzie Hela właśnie zawsze zostawiała samochód, jeżeli jechała do pracy czy właśnie podróżowała. Pod koniec listopada jedna z pracownic Pan American Airlines, z pochodzenia szwedka, zdecydowała się skontaktować z matką Heli, aby sprawę raz a porządnie wyjaśnić. Lena, bo tak miała na imię. Mówiąc po szwedzku powoli, mogła dogadać się z Dunkom. Wtedy też odkryła, że rzekomy numer telefonu Liz Nielsen, mamy Heli, który to im wszystkim przekazał Richard Krafts, był błędny. I osobą, z którą cały czas się kontaktowały, wcale nie była Liz Nielsen. Lena natomiast zdołała dodzwonić się na jakąś infolinię w Danii, gdzie pozyskała prawidłowy numer Liz Nielsen. Zadzwoniła do niej. Ale nie chcąc jej niepokoić, powiedziała jedynie, że planuje być w Kopenhadze z wizytą za niedługo i że słyszała, że Hela właśnie ją odwiedza, i że ona, Lena, również chciałaby się zatrzymać z wizytą, zobaczyć się z Helą. Pani Nielsen jednak zaprzeczyła, Lenie musiało się coś pomylić. Hela wcale jej teraz nie odwiedza, teraz miała przebywać w Stanach, pracować i nie planowała odwiedzać swojej matki w Danii aż do kwietnia przyszłego roku. Jak Lena odkryła, Liz Nielsen również nie była wcale chora, tak jak przekazał to wszystkim Richard. A ten skonfrontowany z tym wszystkim najpierw powiedział, że Lena musiała nie dogadać się z panią Nielsen i angielski był w końcu bardzo słaby. Ale gdy przypomniano mu, że Lena przecież nie rozmawiała z Liz po angielsku, Lecz po szwedzku. Kraft nagle zmienił swoją wersję i powiedział, że Hela w takim wypadku mogła pojechać do Paryża, bo ma tam kuzynkę. Nie mógł jednak przypomnieć sobie nazwiska tej kuzynki, nie mówiąc już o jej numerze telefonu. Wypotywany jednak dalej, przyznał też, że on i Hela ostatnio kłócili się, że byli wręcz na wojennej ścieżce. I że prawda jest taka, że nie jest do końca pewien, gdzie jego żona przebywa. Że możliwe, że Hela zostawiła go na dobre i uciekła. Coś, w co przyjaciółki z upływem każdego kolejnego dnia nie mogły uwierzyć. Czy Hela mogła zostawić swojego męża i uciec? Tak, ale zostawić dzieci same, w ogóle się z nimi nie kontaktować, nikomu nic nie powiedzieć? Zdecydowanie nie. Z każdym dniem obawy przyjaciół i współpracowników Heli rosły. Jeden z nich zezwonił nawet do Richarda 30 listopada, aby zasugerować, że ten może powinien zgłosić zaginięcie swojej żony na policję. Hela uciekła od niego, czy nie? Niewykluczone, że coś jej się stało. Richard powinien zgłosić ją jako zaginioną na policji w Newtown. Oglądasz za dużo Miami Vice, ten mu odparł. Kraws był przekonany, że gdyby Heli coś się stało, gdyby miała wypadek, ktoś na pewno skontaktowałby się z nim. Tak nadszedł grudzień, a samochód Heli wciąż siedział na lotniskowym parkingu. Jej koleżanki próbowały ustalić przez różne znajomości, jakie miały w liniach lotniczych, czy Hela może w ostatnim czasie zakupiła jakieś bilety lotnicze, korzystając z dużych pracowniczych zniżek. Ale nie mogły niczego ustalić. Wszystko wskazywało na to, że Hela wróciła do domu 18 listopada, i w nocy, podczas burzy śnieżnej, przepadła bez śladu. Nie da się ukryć chyba nie będę tutaj ściemniać że od początku w tej historii kladuje się jedna osoba, która zdaje się wiedzieć coś więcej. Albo która przynajmniej jako jedyna, zdaje się nie być zmartwiona tym, co stało się z Helen Krafts. I jest to oczywiście jej mąż Richard. I pomówmy teraz krótko o nich samych, o historii ich związku i o tym, jak ich związek wyglądał w momencie, gdy Hela zaginęła i dlaczego wyglądał źle. Richard i Hela poznali się o wiele lat wcześniej w Miami. Ona była stewardessą, on pilotem. Nie wiem, czy można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Richard Crafts, urodzony w Nowym Jorku, jako młody chłopak zaczął swoją karierę w amerykańskich siłach lotniczych jako pilot helikoptera. Później przesiadł się jednak do samolotu. W latach 50. i 60. spędził dużo czasu stacjonując w różnych miejscach na świecie: w Korei, w Japonii, na Tajwanie, w Tajlandii. Generalnie nazwiedzał się świata i dużo widział. Później wrócił do Stanów i zaczął podejmować się kilku innych prac, m.in. jako pilot helikoptera, który zabierał turystów na wycieczki wokół Nowego Jorku. Później przeszedł do linii lotniczych ISTEP. W tym czasie spotykał się z wieloma kobietami, ale większość jego związków miała raczej charakter przelotny. To nie jest może aż tak nietypowe dla ludzi, którzy. Wykonują takie zawody jak on czy Hela. Cały czas w rozjazdach, cały czas na walizkach. Tworzenie stałych związków w takiej sytuacji jest troszkę trudniejsze niż w wypadku osób, które na przykład tam pracują od 9 do 5 czy coś w tym stylu. Ale w końcu Richard Crafts poznał Helę. Para poznała się na Florydzie, gdzie opoje byli w ramach pracy. Richard właśnie odnawiał swoją licencję pilota. A Hela była na szkoleniu. Hela, wtedy jeszcze nazywała się Nielsen, pochodziła z Danii. Przyszła na świat na obrzeżach Kopenhagi. Jako młoda dziewczyna pracowała na początku jako oper, czy też opiekunka do dzieci, między innymi w Wielkiej Brytanii i Francji. Mając dwadzieścia kilka lat opanowała do perfekcji angielski i francuski. Poza tym znała trochę niemieckiego, norweskiego i szwedzkiego. Nic dziwnego, więc, że dosyć prędko dostała posadę jako stewardesa w liniach lotniczych. W roku 1967 została przyjęta do Pan American Airlines w skrócie nazywanych Pan Am. I gdy poznała Richarda Krawca w Miami nad hotelowym basenem, była nim zauroczona. Coś, czemu podobne jej przyjaciółki nie mogły się nadziwić. Richard był od niej lekko starszy. I na pierwszy rzut oka nie wyglądał nawet na typowego pilota. Jego włosy były lekko dłuższe, mimo że od pilotów wymagano krótkiego ostrzeżenia. Jego wygląd, sposób ubierania się były raczej niechlujne. Znów, coś, co Helen zwykle w mężczyznach odstraszało. Ona lubiła porządek, ład, prostotę coś, co znajdowało odzwierciedlenie w ludziach, z którymi się spotykała. Ale najwyraźniej nie tym razem. Bo Hela była uczatowana Richardem Krawcem, i para pozostała w kontakcie. Często też zdarzało im się spotykać w różnych miejscach na świecie, jeżeli akurat praca rzuciła ich w to samo miejsce. Przez cały ten czas Hela była jednak świadoma, że Richard spotykał się też z innymi kobietami. Wiele z nich o tym wiedziało: o tym, że Richard zawsze randkuje na prawo i lewo. Że jak jest w Nowym Jorku, to tutaj spotyka się z jedną kobietą, jak jest, nie wiem, w Los Angeles, to z inną, jak leci do Rio, to też tam pewnie jakąś ma i tak dalej. Heli, przynajmniej na początku, zdawało się to nie przeszkadzać. Jak potem mówili jej znajomi, Hela z czasem zakochała się w Richardzie i była gotowa konkurować o niego z innymi kobietami. Nie pomagało też to, że Richard wysyłał jej mieszane sygnały. Z jednej strony okazywał jej uczucia. Traktował ją jakby chciał się z nią spotykać na poważnie, a z drugiej odpychał ją i traktował jako raczej przelotną znajomość. Dla przykładu, gdy w roku 1973 Hela zabrała swoich rodziców na wycieczkę do Tajlandii, Richard, dowiedziawszy się o tym, przyleciał do Bangkoku, spotkał się z nimi, znalazł dla nich lepszy hotel, za który zapłacił i zebrał ich na drogą kolację. Rodzice Heli byli pod wrażeniem. Wszystko wyglądało tak, jakby Richard myślał poważnie o Heli. Bo rzeczywiście to był hojny gest i raczej sugerował, że Richard ma jakieś poważne zamiary względem Heli. Gdyby była to tylko przelotna znajomość, no to nie kłopotałby się z przeleceniem połowy świata, żeby poznać jej rodziców i jeszcze za nich zapłacić itd. Tak ale z drugiej strony też krawc wciąż spotykał się z innymi kobietami. Ostatecznie w roku 75, po prawie sześciu latach takiego nieregularnego spotykania się, Hela zaszła z Richardem w ciążę. Po raz drugi. Pierwszą ciążę była zmuszona usunąć. Po tym, gdy Richard pobił ją, gdy ta powiedziała mu o ciąży. Dlaczego Hela kontynuowała potem znajomość z Richardem, nie jestem pewna. Ale gdy Hela zaszła w ciążę po raz drugi, tym razem z jakiegoś powodu Richard zmienił zdanie i zdecydował się razem z Helą wychować to dziecko. Para wzięła też ślub. Richard miał wtedy 39 lat, a Hela 29. Biorąc pod uwagę to wszystko, co już o nich wiemy, to znaczy to, jak Richard ją traktował, to, że Hela jeszcze przed ślubem przemykała oko na rzeczy, na które nie powinna była przemykać, chyba możemy się domyślać, że ten związek nie miał prawa się udać. Ale tak, wzięli ślub w roku 1975, a rok po ślubie w 1976 kupili nowy dom w Newtown w Connecticut. Możliwe, że Hela wtedy sądziła, że oto usiedliła takiego kasanowe do tego. Wzdychało mnóstwo kobiet, że poniekąd wygrała. W ciągu kolejnych lat na świat przyszła jeszcze dwójka ich dzieci. Łącznie mieli dwóch chłopców i jedną dziewczynkę. Ale w którymś momencie Hela musiała sobie jednak zdać sprawę, że była w błędzie, wychodząc za Richarda, bo ten może i miał teraz atrakcyjną żonę i trójkę dzieci, którymi mógł się chwalić przed rodziną i znajomymi. Miał ładny dom na przedmieściach, generalnie żył sobie jak taka typowa, powiedzmy, klasa średnia, ale poza tym wszystkim dalej prowadził takie życie, jakie prowadził przed ślubem. Jak później powiedzieli jego znajomi z pracy, znajomi, którzy znali go trochę bliżej, bo to też nie było tak, że Richard chwalił się tym na lewo i prawo jakoś szczególnie. Ale podobno osypiał z każdą kobietą, która wyraziła nim zainteresowanie. Dodatkowo, czego Hela zdążyła już doświadczyć wcześniej, Richard miał skłonność do nagłych wybuchów przemocy. W ciągu ich związku przynajmniej kilka razy, kilka razy, o których wiemy, uderzył ją, czego nawet parokrotnie świadkami byli znajomi czy rodzina. Oraz co zaczynało martwić Helę coraz bardziej. Stawał się agresywny i oschły w stosunku do dzieci. Ale też widziałam kilka sprzecznych informacji, jeżeli o to chodzi, bo według jednych doniesień Hela miała skarżyć się przyjaciółkom, że Richard w ogóle nie interesuje się dziećmi, albo że je źle traktuje, że wręcz musiała zmuszać go, aby na przykład pojawiał się na urodzinach swoich dzieci, czy na ich występach w szkole itd. Z drugiej strony jednak Richard miał podobno też mieć absolutnego bzika na punkcie swoich dzieci. Nie oddałby ich za żadną cenę. I gdyby na przykład Hela chciała od niego odejść, ten nie pozwoliłby jej zabrać dzieci. Innym, moim zdaniem, ciekawym wątkiem jest to, że w roku 1982 Richard Crafts dołączył do policji. Ale nie, że zmienił ścieżkę kariery, że zrezygnował z bycia pilotem i zatrudnił się w policji. Wciąż pracował jako pilot dla ISTET na pełen etat. Ale został takim policjantem, wolontariuszem, czy po prostu wolontariuszem na posterunku policji, gdzie pracował za darmo. Zwykle towarzysząc policjantom podczas patroli, później też to chyba gdzie mu zaufano, i ja on na przykład mógł patrolować miasto w nocy sam i tak dalej. Ale jego rola wciąż miała być taka czysto pomocnicza. Nie wolno mu było podejmować własnych decyzji, dokonywać aresztowań, nic z tych rzeczy. Jeżeli był na przykład na patrolu i coś się działo, to miał wezwać policję do pomocy, a nie na przykład działać na własną rękę itd. Mimo to okręg był dumny ze swojej pozycji. Mógł nosić mundur policyjny, jeździć policyjnym samochodem, nosić broń. Mam wrażenie, że lubił też, może, jakoś tak odczuwać przewagę i kontrolować innych. Czytałam, że wiele takich jego mało istotnych czy niewinnych interakcji, jakie na przykład miał z ludźmi zatrzymanymi, czy z ludźmi, z którymi właśnie miał jakoś styczność w ramach tego swojego wolontariatu, często takie interakcje, niewinne interakcje, przeradzały się w poważniejszą, zaoknioną sytuację. Na przykład podczas zwyczajnego zatrzymania za przekroczenie prędkości, czy złamanie jakichś przepisów, Richard rozmawiając z kierowcą łapał za broń, albo groził mu zupełnie niepotrzebnie, ponieważ nie było żadnego zagrożenia. Innymi słowy, był jednym z tych policjantów, których nie lubimy, którzy lubią nadużywać swojej władzy. Policjant, który często z Richardem pracował, wspominał właśnie później, że uważał Krawca za takiego maczo, który no, oglądał się seriali policyjnych i dla którego każda sytuacja była dobra do wyciągnięcia broni czy użycia siły, nawet gdy nie było to w ogóle konieczne. Podobno jego kariera w policji była pełna różnych upomnień. Pewnie gdyby nie to, że był tam wolontariuszem i pracował za darmo. To w innym wypadku straciłby tę pracę. I w połowie lat 80. po 10 latach ich małżeństwa, Hela była gotowa odejść od męża. Pracowała wtedy, ile mogła, brała wszystkie możliwe nadgodziny. Poza tym razem z przyjaciółką Ruditom otworzyły taki niewielki biznes szyjący firanki. Poza tym Hela zaczęła sprzedawać suplementy diety, w ramach jakiejś tam firmy, która Chyba była piramidą finansową, ale to mniej ważne. Generalnie robiła wszystko i mała się wszystkiego, co tylko możliwe, aby zarobić i odłożyć jak najwięcej pieniędzy. Właśnie na wypadek, gdyby rozwiodła się z Richardem, tak aby mogła spokojnie utrzymać siebie i dzieci. Jej plany dozwodowe zostały jednak na jakiś czas zatrzymane, przez coś zupełnie nieprzewidzianego. Bo w latach 80. Richard Krebs otrzymał. Diagnozę. Zachorował na raka. Musiał przejść operację i mimo, że rokowania były raczej niskie, Richard przeżył i wylizał się z tego zupełnie. Po krótkim urlopie wrócił nawet do pracy. Mimo to, po wyzdrowieniu przez kilka miesięcy jeszcze, okłamywał swoją żonę, że dalej jest chory, że dalej jest umierający. Gdy Hela odkryła prawdę, była wściekła. Miała wrażenie, że Richard zaczął okłamywać się na każdym kroku. Poza tym coraz mniej czasu spędzał w domu, tłumacząc, że pracuje, ale Hela również pracując w dniach lotniczych, innych wprawdzie, ale dobrze wiedziała, ile godzin miesięcznie piloci mogą zrobić, ile potrzebują odpoczynku pomiędzy lotami itd. I wiedziała, że to wszystko, co Richard jej opowiada, w ogóle się nie zgadza. Ostatecznie w lecie 1986 roku Heda postanowiła przystąpić do działania. Od dłuższego czasu podejrzewała, a prawie że była pewna, że jej mąż jest jej niewierny. Odkryła też, że z ich domowego telefonu ktoś stale wykonywał dużo połączeń na nieznany jej numer w New Jersey. Wiedziała, że tam mieszka jedna z kobiet, z którą Richard długo się wcześniej spotykał. Po końcu zdecydowała się zebrać jakieś dowody na jego niewiedność, wiedząc, że jeżeli zażąda rozwodu, jeżeli sprawa wyląduje w sądzie, to dowody na niewiedność Richarda będą konieczne. Także wynajęła prywatnego detektywa, wynajęła adwokata i z ich pomocą zaczęła zbierać przeciwko Richardowi dowody. Jak to już powiedziała im wtedy. Nie podobało jej się to, jak Richard traktuje ją i dzieci. Richard też stał się w ostatnich latach prawdziwym fanatykiem broni palnej. W piwnicy ich domu zgromadził sobie sporą kolekcję strzelb i pistoletów, co mocno jej się nie podobało w domu pełnym małych dzieci. Adwokat poradził jej, że jeżeli udowodni w sądzie niewiedność męża. Zdoła się od niego uwolnić i całkiem dobrze na tym wyjdzie. Sąd przyzna jej przyzwoite alimenty, zapewne też i jej przypadnie opieka nad dziećmi. Coś, co Helenę podobno uspokoiło. Jednym z powodów, dla którego nie zostawiła Richarda wcześniej, były kwestie finansowe i mąż zarabiał średnio trzy razy więcej od niej, mimo że nie dokładał się zbytnio do domowego budżetu. Hela wciąż płaciła za większość wydatków związanych z dziećmi i z domem. Licząc swoją część pieniędzy wydawał na siebie. Hela wiedziała, że gdyby odeszła od męża i zabrała dzieci, ciężko byłoby jej utrzymać ich czwórkę. Nie miała gdzie mieszkać, musiałaby coś wynająć. Nie mogła też liczyć na pomoc rodziny. Nikogo w Stanach nie miała. Do tego dochodziła jeszcze opieka medyczna dla dzieci. W Stanach służba zdrowia jest pewnie jak wszyscy wiemy prywatna. Lecz przyzwoite ubezpieczenie zdrowotne, jakie Richard miał poprzez linię Eastern, pokrywały większość rachunków medycznych rodziny. Bez nich znów Hela nie byłaby w stanie utrzymać rodziny. Wszystkie wycieczki do lekarzy, dentystów, to wszystko oczywiście kosztuje krocie, w szczególności z trójką dzieci. To jest podobno duży problem dla wielu rodzin w Stanach i teraz. Są ludzie, którzy zostają w związkach, w których w najlepszym wypadku są nieszczęśliwi, w najgorszym doświadczają przemocy czy nadużyć, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na to, żeby odejść. Wcale nie dlatego, że ich partner więcej zarabia czy coś w tym stylu. Ich partner ma na przykład lepsze ubezpieczenie zdrowotne, bez którego ci na przykład, szczególnie jeżeli mają jakieś Problemy zdrowotne, czy po prostu dzieci, nie są w stanie często funkcjonować, ale to jest osobny temat. A więc od wielu lat już Hela podejrzewała, że Richard ją zdradza, a dzięki tym telefonom do New Jersey, które zauważyła, zaczęła nawet podejrzewać z kim. Również dzięki znajomościom w liniach Eastern, gdzie Richard pracował, udało jej się ustalić, o kogo najpewniej chodziło o inną stewardessę w wieku Hele Nancy Dodd. Nancy mieszkała w Middletown w New Jersey. Nie upłynęło dużo czasu, zanim detektyw, zatrudniony przez Helę zdobił masę zdjęć z ukrycia, przedstawiających Richarda odwiedzającego Nancy, spędzającego nocy w jej mieszkaniu, obejmującego ją i tak dalej. Dowodów było pełno. W którymś momencie, jak Hela zrelacjonowała koleżankom, powiedziała Richardowi o wszystkich swoich obawach. O tym, że rozważa rozwód, że nie podoba jej się, że Richarda tak dużo nie ma w domu, że czuje, że coś przed nią ukrywa i tak dalej. Porozmawiali i ustalili podobno, że spróbują jeszcze raz. Richard obiecał, że zacznie spędzać więcej czasu z domu, z dziećmi. Ogólnie, że zmieni się na lepsze. Ale 14 listopada, na kilka dni przed swoim zaginięciem, Hela zwierzyła się przyjaciółkom, że. Ona i Richard poważnie się pokłócili. Hada znalazła w ich domu rachunki, które Richard przed nią schował i które próbował przed nim ukryć. Odkryła, że Richard kupił kolejny samochód, mimo że miał ich już kilka. Z jakiegoś powodu Richard obsesyjnie kupował coraz to nowe samochody, czasem nowe, czasem stare, zamiarem przetobienia ich. Ich ogród przed domem zaczął przypominać złomowisko. To też była kolejna cecha, na którą Hela ciągle narzekała. Richard wydawał najwięcej na siebie, na samochody, na gadżety, a nie bardzo przejmował się potrzebami dzieci, o samej Heli już nie mówiąc. Poza tym Hela odkryła, że Richard ostatnio znowu pojechał do New Jersey, że widział się z Nancy Dodd i że zrobił drogie zakupy w tym mieście, prawdopodobnie razem z nią. Hela była wściekła, a więc jednak wezmę rozwód, miała podsumować swoim przyjaciółkom. Nie wiem, jak Richard na to wszystko zareaguje, miała im powiedzieć. To było 14 listopada. W tamtym czasie też, jak później odkryło wiele jej znajomych, którzy zaczęli później między sobą rozmawiać o tym jej nagłym zniknięciu, narzekając na swojego męża, Hela wielu z nim powiedziała coś w stylu: Jeżeli coś mi się stanie, nie zakładajcie, że to był wypadek. Po tym, gdy wszyscy, właśnie głównie współpracownicy Heli, ustalili, że Kobieta przed zniknięciem wszystkim powiedziała mniej więcej to samo. Że kłóci się z Richardem, że chce od niego odejść, że nie wie, jak ten na to zareaguje. Wszystkim powiedziała, że jeżeli zniknie, że jeżeli coś jej się stanie, że to nie będzie wypadek. Wszyscy w końcu zdecydowali się działać i rozpocząć jakieś bardziej konkretne poszukiwania. I początkowo to ten prywatny detektyw, którego Hela wynajęła przed swoim zaginięciem. Keith Mayo. Przejął pałaczka, powiedzmy, jeżeli chodzi o poprowadzenie jakoś sprawy Heli dalej. Mimo to jednak na początku to głównie on oraz jej przyjaciółki prowadzili takie własne śledztwo. Policja do wszystkiego włączyła się dopiero później, ponieważ na początku nie potraktowano zagnięcia Heli poważnie. Richard Krafts, po wszystkich zgłoszeniach jednak, został wezwany na posterunek policji. Na takie dobrowolne przesłuchanie i rzeczywiście pojawił się z samego rana 2 grudnia zapytany powiedział, że nie wie, gdzie jest jego żona, i wyjaśnił, że nie zgłosił jej zaginięcia, ponieważ już wcześniej zdarzało jej się wyjeżdżać na tydzień czy dwa, bez słowa. Coś czemu wszyscy jej znajomi i przyjaciele zaprzeczali. Jak wyjaśnił dalej Krafts, gdyby nieobecność jego żony i brak kontaktu z jej strony przedłużały się, na pewno w końcu skontaktowałby się z policją. Przyznał też, że wszystkie te jego historie o tym, że Hela mogła pojechać do mamy albo do kuzynki w Paryżu, że wszystkie te historie zmyślił i że wzięły się po prostu z tego, że trochę wstydził się tego, że nie wie, gdzie jest jego żona, i że podejrzewał, że uciekła od niego z jakimś kochankiem. Więc wtedy też, 2 grudnia, spisano pierwsze takie krótkie zeznanie krawca, które w skrócie brzmiało tak. 18 listopada Hela wróciła do domu po skończonym locie z Frankfurtu. Tego wieczoru zachowywała się zwyczajnie. Zrobiła kolację, poszła do łóżka. Wczesnym porankiem, 19 listopada, około 6 rano. Ubrała się i wyszła z domu, zabierając ze sobą swój samochód, Toyota. Od tego czasu nie miał z nią kontaktu. Poproszono go o wzięcie udziału w teście wykrywaczem kłamstw w erze sprzed testów DNA, sprzed monitoringu itd. Testy wariografem były jedną z najsilniejszych broni śledczych, jeżeli chodziło o ustalanie czy przesłuchiwany kłamie, czy mówi prawdę. Jakkolwiek oczywiście to narzędzie nie było precyzyjne. Krawc, mimo że na początku z oporami i z obiekcjami, w końcu zgodził się na test i wstawił się na niego punktualnie 4 grudnia. Zadano mu kilka krótkich pytań, między innymi czy wiesz, gdzie przebywa teraz twoja żona, albo czy zabiłeś Helen Krawc? Na wszystkie te pytania krawc odpowiedział przecząco. A analiza jego reakcji, dokonana przez dwóch ekspertów, którzy test przeprowadzili, doprowadziła do wydania zgodnej opinii. Według nich Richard Kreutz mówił prawdę. Podziękowano mu więc za współpracę i puszczono do domu. Ale to nie był koniec, bo jak zeznała opiekunka Mary Thomas, jakiś czas po zaginięciu Harry. Maddie zauważyła na dywanie w ich sypialni dużą ciemną plamę. Plama ta znajdowała się pomiędzy łóżkiem a drzwiami do łazienki. Po stronie łóżka, na której spała Hela. Zapytany o to, Richard powiedział jej, że niechcący wylał w tamtym miejscu naftę. Ale niedługo później ten fragment dywanu zniknął. Richard, jak powiedział, wyciął go i wyrzucił. Jakkolwiek czasochłonne to zadanie mogłoby się wydawać, podjęto próby odnalezienia dywanu na wysypisku śmieci. Było to dosłowne szukanie igły w stogu siana. I po kilku dniach znaleziono dywan, a w sumie kilka dywanów. Wszystkie zostały porównane z tym, kiedy zniknął w sypialni Richarda i Heli. I mimo, że na początku było kilka sprzecznych informacji, donoszących, że rzeczywiście znaleziono właściwy dywan i że testy wykazały, że nie ma na nim żadnych śladów krwi, to bardziej prawdopodobną informacją zdaje się być jednak to, że dywan, który znaleziono na wysypisku, był jedynie dywanem podobnym do tego, jaki oni mieli w domu, a ten właściwy, ten prawdziwy nigdy nie został znaleziony. Jak to już później wykazało śledztwo? Już 10 listopada, ponad tydzień przed zniknięciem Heli, Richard zadzwonił do firmy zajmującej się wynajmem różnych sprzętów i wyraził zainteresowanie wynajęciem rębaka do drewna. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest rębak, to jest to taka duża maszyna, która przerabia kawałki drewna na malutkie kawałeczki. Jeżeli oglądaliście na przykład film Fargo, to na pewno wiecie, o co mi chodzi. A 13 listopada znów krawce zamówił dużą zamrażarkę, którą odebrał 13 listopada i zabrał do domu. 13 listopada również zakupił łopatę i parę rękawic roboczych. A 14 listopada zarezerwował wynajęcie dużego rębaka do drewna. Zarezerwował go na wtorek, 18 listopada. Jak powiedział, odbierze go rankiem tego dnia. I rzeczywiście pojawił się, ale wtedy na miejscu okazało się, że jego pick-up jest zdecydowanie za mały. Aby przewieźć albo pociągnąć za sobą tak wielką maszynę, potrzebował jakiegoś innego samochodu. Richardowi jednak bardzo zależało i jak zeznał właściciel tego miejsca, miejsce nazywało się Darien Rentals, Kraft dopłacił za przedłużenie wynajmu na kilka kolejnych dni i nalegał, aby mimo, że on za ten rębak płaci, aby oni go tam zatrzymali, aby nie wynajmowali tego rębaka nikomu innemu, że on znajdzie inny pojazd i w którymś momencie po tą maszynę wróci. Jak wyjaśnił, miał dużo drzewa i gałęzi na swojej posesji, których chciał się pospyć. Właściciel tego miejsca nie rozumiał, dlaczego Kraft tak bardzo chce płacić za coś, czego nie używa. Może przecież... Zarezerwować po prostu rębar na jakąś późniejszą datę, na przykład za kilka dni, kiedy znajdzie odpowiedni samochód, i dopiero wtedy zapłacić za wynajem, bo w takim wypadku, tak jak Richard chciał to zrobić, wszystko dorobiło się dosyć drogie, ale jemu zależało. To było 18 listopada rano. Hela w tamtym momencie była jeszcze we Frankfurcie, i wsiadała właśnie na pokład samolotu, aby wrócić do domu. A kolejnego dnia. 19 listopada, już po prawdopodobnym, przypuszczalnym zaginięciu Heli, Richard, jak wiemy, odwiózł dzieci i Marii do swojej siostry, ponieważ spadł śnieg i wysiadł prąd. Po czym pojechał załatwić kilka rzeczy w banku oraz pojechał na zakupy. I jak wiemy, ponieważ zapłacił kartą, dokładnie o 13.27 zakupił nową pościel. Cały dzień poszukiwał też pojazdu do wynajęcia. Pojazdu wystarczająco dużego, aby przetransportować, pociągnąć za sobą rębak do drewna. I w końcu kolejnego dnia, 20 listopada, udało mu się wynająć półciężarówkę firmy Juhol, czyli tej firmy, która wynajmuje ciężarówki głównie ludziom, którzy chcą się przeprowadzać i przewozić meble. Około godziny 15 odebrał w końcu ten rębak, który trzymali dla niego od przeszło dwóch dni i za co płacił. I ciągnąc go półciężarówką, odjechał. Poza tym wszystkim też cały czas trzymał się swojego grafiku i swojego takiego stałego trybu życia. Bo tamtego dnia, przed 18, pojawił się na posterunku policji na zaplanowane wcześniej szkolenie dla policjantów. Stamtąd miał zaledwie kilka minut drogi do domu, w którym przybywała wtedy Mary Thomas z jego dziećmi, lecz, według zeznania Mary, nie pojawił się w domu a według jego własnego zeznania Stamson pojechał do restauracji, aby coś zjeść, po czym wrócił na postulunek policji, ponieważ miał wtedy nocną zmianę, która zaczynała się o 22, a kończyła o 2 w nocy. Ponieważ było jednak wcześniej, Richard nie miał co robić. Jak powiedział, przyjechał na postulunek policji wcześniej, około 20, na jakieś dwie godziny przed początkiem swojej zmiany. Nie było jednak nikogo, kto na postatunku policji mógłby to wtedy potwierdzić. To znaczy, że Richard pojawił się tam dwie godziny wcześniej. A jednym z ważniejszych świadków później został mężczyzna nazwiskiem Joe Williams, który około 19.00 tamtego dnia przejeżdżał mostem Silver nad rzeką Housatonic. Rzeka ta znajduje się pomiędzy Newtown i Southbury, tak samo jak ten most. Joe Williams zauważył nad rzeką rębak do drewna i ciężarówkę, do której był przeczepiony. Zauważył, że rębak pracował i wypluwał kawałki drewna do rzeki, a ciężarówka miała podniesioną maskę, jakby był z nią jakiś problem. Joe zwolnił i przez chwilę rozważał, czy może by się nie zatrzymać i nie zapytać, czy kierowca nie potrzebuje pomocy, może zepsuł mu się samochód. Zmienił jednak w końcu zdanie i odjechał. Ponieważ jako rybak nie tolerował ludzi, którzy zaśmiecają w ten sposób rzekę. Zdążył jednak zauważyć mężczyznę pomiędzy ciężarówką a rębakiem: mężczyznę ubranego w zielone poncho i kapelusz rybacki z szerokim rondem. A około 21:00 inny mężczyzna, Denny Lewis, zauważył w Southbury, a więc w miejscowości tuż obok Newtown. Tą samą charakterystyczną półciężarówkę u ciągnącą ze sobą rębak do drewna. Wyglądało na to, że kierowca krąży po okolicy, jakby w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Miejsca wystarczająco dużego, aby to wszystko mu się tam zmieściło. Jeżeli osobą, która prowadziła wtedy u był Richard Crafts, to nie zgadza się to z jego zeznaniem, że tamtego wieczoru już o 20.00 był na posterunku policji. Był tam jednak na pewno około 22, bo pojawił się w pracy punktualnie, ubrany w swój mundur, tak jak zawsze. Około 23 był na patrolu i natknął się wtedy na posterunkowego Richarda Wildmana, z którym uciął sobie krótką pogawędkę. A kilka godzin później, o 4 rano, Wildman natknął się na krawca po raz drugi, tym razem trochę niespodziewanie. Crafts był już wtedy po swojej zmianie, ponieważ kończył o 2.00, a Wildman, będąc na patrolu, zauważył na pustym o tej porze parkingu szkoły w Southbury ciężarówkę z przyczepionym do niej rębakiem do drewna, a obok niej jeszcze samochód policyjny. Zatrzymał się więc ponownie, aby zapytać, co się dzieje. I wtedy też spotkał krawca i odkrył, że rębak i ciężarówka należą do niego, to znaczy zostały przez niego wynajęte, bo jak Richard mu wyjaśnił, potrzebował pozbyć się drewna i gałęzi, które spadły na jego posesję po burzy. A ciężarówka z rębakiem była zbyt duża, by zaparkować się na podjeździe pod jego domem, więc po prostu Richard zostawił ją na noc tutaj. Wildman nie miał wtedy powodu nie wierzyć Krawcowi czy jakoś bardziej go wypytywać. Generalnie Krafts nie robił niczego złego. Ale jak później powiedział, zdziwiło go. I zaczął się zastanawiać, jak dużo tych gałęzi Krawc musiał mieć, że wymagały aż tak dużego sprzętu. Następnego dnia po południu Krawc zwrócił rębak, płacąc za niego kartą ponad 900 dolarów. A następnie znów spędził kolejny wieczór jako wolontariusz na posterunku policji. A następnego dnia, tutaj mówimy o 22 listopada. Poszedł do pracy. Miał kilka lotów i pracował cały dzień. Przez cały ten czas po zniknięciu Heli, Richard prowadził zupełnie normalne, zwyczajne życie. Nie zdradzał nikomu żadnych obaw, że nie wie, co się stało z jego żoną, wręcz przeciwnie. Zawsze miał gotową odpowiedź, zawsze wszystkie zapewniał, że a to Hela jest w pracy, a to u mamy w Danii, a to u kuzynki w Paryżu, a to na wakacjach. 23 listopada krawc, jak się okazało, poszedł do sklepu z meblami i znów, płacąc kartą, zamówił nowe wykładziny do trzech pokoi w ich domu. Zapytany, czy potrzebuje, aby ktoś do niego przyszedł i usunął stare wykładziny, odpowiedział, że nie, że zrobił już to sam. I to była kolejna rzecz, która pomogła policji utwierdzić się w przekonaniu, że Richardowi Krawcowi należy się bliżej przyjrzeć. Krawc miał zwyczaj za wszystko płacić kartą i zawsze zachowywać rachunki za wszystko. Ze względu na swój zawód, ponieważ dużo podróżował, dużo rzeczy kupował, musiał jeść na mieście, gdy był w podróżach i tak dalej, to za wiele takich wydatków jego pracodawca po prostu zwracał mu jakąś tam część pieniędzy. Również było wiele rzeczy, które mógł z tego tytułu odliczać sobie od podatku. I krawc właśnie nabrał takiego zwyczaju, żeby każdy dosłownie rachunek zachowywać, najlepiej płacić kartą, bo wtedy wszystko jeszcze łatwiej uporządkować i odliczać od podatku co tylko możliwe. Nie lubił płacić gotówką. I to m.in. doprowadziło do jego zguby. W południem 26 grudnia, po świętach, policja pojawiła się z nakazem przeszukania w domu krawców w Newtown. To było ponad miesiąc po zaginięciu Heli i nie było wielkich nadziei na znalezienie jakichś niezbitych dowodów. Jeżeli coś tam było, na pewno zostało już usunięte czy sprzątnięte. Mimo wszystko, jednak, dom w dużej mierze wyglądał jakby od zaginięcia Heli, nikt w nim nie sprzątał. Opiekunka Mary, gdy zorientowała się, że Hela przepadła i najwyraźniej nie wróci, i że może stało się coś złego, wyprowadziła się. Richard był z dziećmi sami i obowiązki wyraźnie go przetastały. Policjanci jednak znaleźli kilka dowodów na to, że Richard zachowywał się, jakby Hela wciąż miała wrócić. Pod choinką na przykład był dla niej prezent od Richarda, a na lodówce kartka z datą 23 grudnia, informująca, że on i dzieci pojechali na jakiś czas do jego mamy. Policjanci nie byli pewni, czy mają sądzić, że Richard naprawdę wciąż wierzy, że jego żona może wrócić do domu na święta. Czy może Richard podejrzewał, że wcześniej czy później dojdzie do przeszukania jego domu i wszystko to zrobił specjalnie. Ale podczas przeszukania odkryto kilka ciekawych rzeczy. Wykładziny w sypialni rodziców i dzieci istotnie zostały usunięte, bo Richard planował je wymienić. Ale zauważono też, że niewielki fragment takiego podszycia, nie wiem jak to nazwać, materiału, którego kładzie się pod wykładzinę i którego generalnie nie trzeba wymieniać za każdym razem, gdy wymienia się wykładzinę, że niewielki fragment właśnie tego materiału został usunięty, ale tylko w jednym miejscu koło łóżka, po stronie, na której spała Hele. We wszystkich innych miejscach ten materiał został nienaruszony. Poza tym w piwnicy znaleźli okazałą kolekcję broni palnej ponad 50 sztuk, w tym granaty. I w tej sprawie pojawia się też znana nam już z wielu innych. Słynnych, znanych spraw postać. Dr. Henry Lee, wtedy dosyć młody, również był obecny podczas przeszukania, ponieważ on właśnie rezyduje sobie głównie, pracuje w Connecticut, więc tak się złożyło, że w tę sprawę był zaangażowany. On właśnie zajął się przeszukaniem domu, w szczególności pod kątem ewentualnych śladów krwi, które gdzieś mogły zostać przeoczone. I rzeczywiście na materacu, na ich łóżku, w sypialni krawców. Doktor Lee zauważył, znalazł pięć malutkich, ledwo zauważalnych plam. Test później potwierdził, że była to krew ludzka, krew tej samej grupy, jaką miała Hela. Analiza potwierdziła też, że nie była to krew menstruacyjna. Nie wiedziałam o tym wcześniej, ale w sumie ma to sens, że rzeczywiście analiza krwi, jej składu może wykazać, czy jest to krew dużylna, czy właśnie krew menstruacyjna itd., i to były krople, które wylądowały na ich materacu, i kąt, pod jakim one wylądowały, sugeruje, że pochodziło od osoby, która kucała lub pochylała się nad materacem. Na przykład ścieliła łóżko. Innym ważnym, możliwie najważniejszym znaleziskiem podczas przeszukania były ręczniki w łazience, wszystkie wyprane, ale podczas właściwego testu wszystkie ukazały mnóstwo. Niedawno spranych śladów krwi. Ale poza tym nie było wiele więcej. Trochę krwi, broń w domu, bałagan. Okej. Okay. Ale jeżeli Hela zginęła, jeżeli założymy, że to Richard ją zabił, to co z nią zrobił? Gdzie było ciało? W końcu kolejny świadek naprowadził ich na właściwy trop. Znaleźli Joeya Hine, kierowcę pługa, który jak zeznał, Widział rębak do drewna i ciężarówkę Juchol nad rzeką we wczesnych godzinach porannych 20 listopada. To znaczy, on na początku nie był pewny, czy był to 19 listopada, czy 20 listopada. Ponieważ krew z porankiem 19 listopada jeszcze rębaka nie posiadał, dopiero później udało mu się wynająć samochód. Przypuszcza się, że był to dzień 20. Ale tak, wczesne godziny poranne. Joey odśnieżał. Drogę, drogę, która zwała się Port Chase Brook Road, gdy to nagle okazało się, że musi zawrócić, ponieważ na drodze zauważył zwalone drzewo, a trochę dalej zauważył zaparkowaną przy drodze półciężarówkę i przymusowany do niej rębak do drewna. Droga była wąska, ciężarówka, maszyna spore, także zajmowały dosyć sporo miejsca i Hein nie był pewien, czy zdoła tym swoim pługiem przejechać. Zauważył jeszcze, że z drugiej strony nadjeżdża inny samochód, więc tak nie do końca był pewny, co ma robić, czy ma zawracać, czy ma jechać. I wtedy nagle z zatembaka wyskoczył jakiś mężczyzna. Ubrany w poncho i w kapelusz i niczym policjant z drogówki zaczął kierować ruchem. Zatrzymał nadjeżdżające auto i pozwolił kierowcy pługa przejechać. Hein pomyślał, że cała ta sytuacja była trochę nietypowa i też z tego powodu ją zapamiętał. W środku nocy przy rzadko uczęszczanej drodze nagle zaparkowana jest ciężarówka i rębak i nagle znikąd wyskakuje człowiek, który zachowuje się i wygląda jak policjant i kieruje ruchem, mimo że generalnie nie ma żadnego zapotrzebowania, żeby ktoś tam ruchem kierował. I właśnie informacja o tym, że Richard Crafts wynajął rębak do drewna, co policja ustaliła właśnie sprawdzając aktywność na jego karcie kredytowej. Rębak zresztą wynajęty dokładnie na trzy dni, w czasie kiedy Hedelcraft's rzekomo wyjechała, zniknęła. Wszystkim to przypomniało podobną historię z Newtown sprzed roku, bo wtedy też pewien mężczyzna zabił swojego psa i pozbył się go, właśnie wrzucając go do rębaka, do drewna. Zabiło się o tym głośno, bo sprawa wywołała duże oburzenie w okolicy. Wielu mieszkańców wtedy pisało listy do policji, do prasy. Wyrażając oburzenie na okrucieństwo, z jakim potraktowano to zwierzę. Historia ta przez jakiś czas była obecna na ustach wszystkich. Richard Crafts, mieszkając w Newtown, prawdopodobnie również o niej słyszał. I zaczęto się zastanawiać, czy może to właśnie dało mu pomysł. Opowiedziałam, że Joey Hine stał się ważnym świadkiem i był poniekąd przełomem w śledztwie. Ponieważ on zaprowadził policjantów w miejsce, gdzie, jak twierdził, widział tamtej nocy rębak do drewna, wskazał im to miejsce. Miejsce okazało się być nad rzeką, i policjanci rozpoczęli duże, całkiem dobrze zorganizowane poszukiwania. Zarówno nad brzegiem rzeki, jak i w samej rzece. Oczywiście złożone, czasochłonne zajęcie. Znaleziono mnóstwo rzeczy. Wiele z nich to były zwykłe śmieci albo rzeczy ze sprawą niezwiązane. Ale oto kilka ważniejszych rzeczy, jakie znaleziono. Przede wszystkim sporo włosów oraz malutkie fragmenty czegoś, co wyglądało na kość. Jak się później okaże, był to fragment kości z ludzkiego palca. Znaleziono paznokieć, wciąż pomalowany na czerwono, z przyczepioną do niego odrobiną czegoś, co okazało się być ludzką tkanką. Znaleziono fragment zęba z plombą. Wszystkie te Obiekty, albo leżały gdzieś w krzakach nad brzegiem rzeki, albo w rzece. Z wody wyłowiono też piłę łańcuchową, które, jak zauważono, numer seryjny został zdrapany. Na ostrzu znaleziono mikroskopijne fragmenty ludzkiej tkanki, włosów i włókna, jakiegoś niebieskiego materiału. Obecnie oczywiście ustalenie, czyi mógł to być materiał genetyczny jest dosyć proste. Ale tu jesteśmy w połowie lat 80. Testy DNA są wciąż w pobijakach i nie są jeszcze powszechnie używane w pracy policyjnej. Na szczęście jednak, pomimo prób zamazania zakrycia numeru seryjnego, ten jednak udało się odczytać i było to 5921616. Okej, okay, może to jest zbędny detal, bo to, co Was pewnie interesuje, to to, że piłem mechanicznym o właśnie takim numerze posiadał nikt inny jak Richard Krafts. Znów potwierdziły to rachunki, które Krafts zachował oraz karta gwarancyjna wydana na jego nazwisko. Ale trzeba też pamiętać, że no wtedy po prostu nie było możliwości pobrania i porównania próbki DNA z tych wszystkich tkanek, kości, ze wszystkiego, co wtedy znaleziono. Więc gdzie wszystko, oczywiście włosy, ludzkie kości, ząb, wszystko to wskazywało na to, że doszło do przestępstwa Wciąż należało znaleźć coś, co łączyło te dowody z Helen Krafts, bo tak na dobrą sprawę to mogły być szczątki każdego. I nie wiem, czy śledczy akurat tego się spodziewali, ale nad brzegiem rzeki znaleźli nazwisko Helen Craft, prawie tak, jakby ta się tam podpisała, aby pomóc im rozwiązać te sprawy i ustalić jej tożsamość. A mianowicie znaleziono częściowo poszatkowany list z koperty, którego wciąż można jednak było odczytać nazwisko od dysatki, i była to Helecrafts. Poza tym, później też analiza rentgena dentystycznego Heli pozwoli potwierdzić, że wyłowiony z rzeki ząb z plombą był właśnie jej zębem. I w końcu, dzięki temu wszystkiemu, po prawie dwóch miesiącach od zaginięcia Heli. 13 stycznia 1987 roku Richard Crafts został aresztowany z zarzutem o morderstwo. Do aresztowania doszło w jego domu i całe to aresztowanie początkowo było pełne nerwów. I w sumie byłam zdziwiona, że policjanci akurat tak zdecydowali się to rozwiązać, bo na początku otoczyli jego dom, po czym zadzwonili do niego. Crafts znajdował się wtedy w środku, jak wiedzieli, i powiedzieli mu, że mają nakaz aresztowania, i że najlepiej będzie, jeżeli ten wyjdzie, wyjdzie dobrowolnie i pozwoli się zatrzymać. Policjanci wiedzieli też, że Krawc był wtedy w domu z dziećmi. To, co mnie właśnie zdziwiło, to to, że zbywali aresztować go, gdy ten był w domu z dziećmi. Zdecydowanie bardziej bezpieczne, wydaje mi się że znacznie lepszym pomysłem po prostu. Byłoby zatrzymać go, gdy ten na przykład jedzie do pracy, czy coś w tym stylu, a do tego czasu obserwować go. No ale okej, okay, zadzwonili, powiedzieli mu, że mają nakaz aresztowania. Krewc odpowiedział, że okej, okay, wyjdzie dobrowolnie i pozwoli się zatrzymać, ale najpierw chce spędzić trochę czasu z dziećmi, położyć je do łóżka i pożegnać się z nimi. Sytuacja była delikatna. Biorąc pod uwagę, że Richard wciąż mógł mieć ze sobą broń, mimo że jego większość jego arsenału została oczywiście wcześniej skonfiskowana podczas przeszukania w grudniu. Osadzony ojciec, posądzony o morderstwo w otoczonym domu z trójką małych dzieci z bronią przy okazji, to się mogło skończyć tragicznie. Na szczęście nie skończyło się. Krawc tak jak obiecał, po jakimś czasie, mimo że zajęło mu to dosyć długo, Wyszedł z domu i pozwolił się zatrzymać. Dzieci w środku zostały znalezione, śpiące bezpiecznie w swoich łóżkach. Krawc, tak jak powiedział, położył je spać i cała trójka spokojnie przespała całe aresztowanie. Nie wiedzieli nawet, że pod domem znajduje się policja. Gdy obudzili się rano, taty po prostu nie było i zajmowali się nimi ciocia i wujek. Kraft na początku zaprzeczał, jakoby miał mieć cokolwiek wspólnego z zaginięciem Heli, czy z jej śmiercią. Dowody przeciwko niemu jednak były przytłaczające. I teraz, zanim przejdziemy do tego, jak jego proces się skończył, jak się to dalej potoczyło, to spróbujmy sobie jakoś to złożyć razem do kupy, to znaczy, jak przebiegło zaginięcie i morderstwo Heli i Kraft, co dokładnie się stało. Ponieważ mamy tutaj dużo szczegółów, dużo dat, którymi was... Zarzuciłam, Richard tu coś wynajmuje, tam coś zwraca, tu jeździ. Tutaj Hela była pod domem, tutaj był jej samochód, tutaj nagle zniknął i tak dalej. A więc, jak przynajmniej przedstawiła wersję wydarzeń prokuratura, miało to wyglądać mniej więcej tak. Wierzy się, że Hela została zaatakowana po powrocie do domu w nocy z 18 na 19 listopada. Jak przypuszczano, zjadła kolację, po czym poszła na górę. I w swojej sypialni ścieliła łóżko, kładła się spać. Przypuszczano, że Krawc wszedł do sypialni i uderzył żonę w głowę, gdy ta stała do niego odwrócona plecami. Nie ustalono na 100%, czym Hela została uderzona. Podejrzewano jednak m.in. dużą policyjną latarkę. Stąd też ślady krwi na materacu oraz na dywanie najprawdopodobniej. Dlatego też Kravc później zmuszony był zakupić nową pościel. Nie wymienił jednak materaca i to na nim właśnie dr Henry Lee później znalazł niewielkie ślady krwi. Zapewne zawijając ciało Heli w kołdrę lub w prześcieradło, zaniósł je do garażu lub za dom. A dlaczego za dom? Bo może jak pamiętacie, gdy Mary Thomas wróciła do domu po skończonej pracy w McDonaldzie w noc, gdy Hela zaginęła, zauważyła, że samochodu Richarda nie było pod domem. Przypuszcza się, że był on wtedy zaparkowany z tyłu domu, w miejscu, gdzie Mary nie mogła go dostrzec. I że na jego pikapie znajdowała się wtedy przenośna zamrażarka. Albo, według innych przypuszczeń, zamrażarka była wtedy w garażu. Nie wiadomo. Tak czy inaczej, gdy Mari tamtej nocy wróciła do domu od drugiej, Hela prawdopodobnie już nie żyła. Odliczer włożył jej ciało do wcześniej wynajętej zamrażarki. Nie wiadomo, czy Hela żyła w momencie, gdy została do niej włożona. Możliwe, że cios w głowę nie zabił jej i nieprzytomna kobieta zwyczajnie zamacła. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że nie odzyskała tam przytomności, bo to musiałaby być okropna śmierć. I w którymś momencie nocy, już po przyjeździe do domu Mary Thomas, Richard musiał przesunąć Toyota Tercel, należącą do Heli. Wiemy to, bo Mary tym samochodem wróciła z pracy, ale po szóstej rano samochodu przed domem już nie było, co miało wyglądać tak, jakby Hela gdzieś pojechała. Przypuszczalnie Richard zaparkował jej Toyotę gdzieś nieopodal. Ukrył ją, może w krzakach, w lesie, w jakimś niewidocznym miejscu. Poniekąd burza śnieżna zadziałała na jego korzyść tamtej nocy, bo wyłączono prąd. I oto Richard miał powód, aby zerwać Marii i dzieci wcześniej z łóżka i zabrać je do swojej siostry. Mimo, że siostra uznała całą sytuację za dziwną i podejrzewała, że Richard coś... Kombinuje. Oczywiście nie sądziła wtedy na początku, że Richard dokonał morderstwa czy coś z tych rzeczy. Raczej sądziła, że Richard znowu zdradza Helenę, czy coś w tym stylu. A więc Richard zostawił dzieci u siostry, po czym wrócił do domu, bo miał pełne ręce roboty. A ponieważ, jak wiemy, nie było prądu, najprawdopodobniej podłączył zamrażarkę, w której znajdowało się ciało Heli, do jednego z generatorów, które miał w domu. W którymś momencie również zabrał Toyotę Heli z miejsca, gdzie ją ukrył, i zaparkował na lotniskowym parkingu, gdzie, jak wiemy, później została znaleziona. Na początku nie było wiadomo, jak miał stamtąd wrócić do domu, potem, gdy porzucił jej samochód na lotnisku, bo to mogłoby początkowo wskazywać na to, że miał wspólnika, ale okazało się, że w listopadzie Kraft zakupił nowy samochód Volkswagena Rabbit. Zakupił go w salonie samochodowym w Denbury, który jest mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Newtown a Nowym Jorkiem. Możliwe więc też, że może wykorzystując komunikację miejską lub taksówkę, kto wie, może to i to. Porzucił samochód w Nowym Jorku, po czym pojechał do Denbury, odebrał nowo zakupiony samochód i tak wrócił do domu. Wszystko to oczywiście robi się bardzo skomplikowane, ale może właśnie na tym zależało krawcowi. Coś, co na pewno należy tu podkreślić, to to, że Richard Kraft zaczął rezerwować wszystkie te sprzęty na tydzień, co najmniej na tydzień przed zaginięciem Heli. Rębak, zamrażarka itd. Wszystko to wskazuje na dobrze zaplanowane modelstwo z premedytacją. Przypuszcza się również, że początkowo Kraft planował pozbyć się ciała Heli od razu, 19 listopada. Jednak, jak wiemy, miał problemy z przewięzieniem rębaka, więc wszystko się opóźniło. Przez prawie dwa dni więc musiał prowadzić pozornie normalne życie z ciałem żony ukrytym w domu, co jak wiemy robił. Gdy w końcu przystąpił do pozbycia się ciała Heli, wszystko musiało przebiec mniej więcej tak. Wpierw podświatował jej ciało przy użyciu piły, którą później wyrzucił do rzeki, gdzie została wyłowiona. Tutaj zamrożenie ciała było, można powiedzieć, genialnym pomysłem bo dzięki temu, dzięki temu, że ciało było zamrożone, podświatował ciało bez najmniejszego rozlewu krwi, bez, że tak to ujmę, bałaganu. Wszystko przebiegło czysto, schludnie powiedzmy. Po czym razem z kawałkami drewna, bo rzeczywiście przemielone kawałki drewna również zostały nad rzeką znalezione, co pewnie zrobił tak dla niepoznaki, włożył kawałki ciała żony do rębaka. Malutkie kawałeczki ciała wpadły do rzeki, gdzie Richard, jak sądził, przepadną na dobre, zabrane przez nud rzeki albo zjedzone przez zwierzęta. Krajowc musiał też słyszeć o starej i zupełnie nieaktualnej już zasadzie, że bez ciała nie może dojść do skazania za morderstwo. Nie był jednak świadome, że ślady jego działalności pozostaną nad brzegiem rzeki że nie wszystko zostanie zabrane przez nurt czy zjedzone przez zwierzęta. Ważnym dowodem oczywiście był też ten częściowo poszatkowany list zaadresowany do Heli. Ulubiona koszula nocna Hele, która zniknęła razem z nią z jej domu i która swoją drogą była niebieska. Właśnie niebieskie włókna znaleziono też na pile łańcuchowej. Więc przypuszcza się, że właśnie tę koszulę Hela miała wtedy na sobie. I ta koszula miała kieszonkę, co najmniej jedną. I właśnie przypuszcza się, że gdy 18 listopada Hela wróciła do domu, została tam poczta, została tam list do siebie zaadresowany i włożyła go do kieszeni z zamiarem przeczytania go później. List ten wylądował razem z nią w rębaku do drewna i jakimś cudem przetrwał jedynie lekko naruszony. Z powodu rozgłosu, jaki sprawa zyskała w okolicy, Proces Richada Krewca musiał zostać przeniesiony do miasta New London w Connecticut. Wtedy już historia męża, który pozbył się żony, wkładając ją do rębaka do drewna, była na ustach wszystkich. Nawet już krążyły o tym różne żarty. W alternatywnych sklepach można było nawet kupić koszulki z napisem rozwód w stylu Connecticut ze zdjęciem rębaka do drewna pod spodem. Tak więc znalezienie dwunastu ławników, którzy nigdy o sprawie nie słyszeli, było wyzwaniem. Ostatecznie pierwszy proces krawca, bo były dwa, rozpoczął się w maju 1988 roku i skończył w lipcu. Skończył się wyrokiem nierozstrzygającym. Po procesie, po usłyszeniu mniej więcej tego wszystkiego, co ja wam tutaj zdelacjonowałam, 11 ławników podjęło decyzję, że krawc jest winny. Poza jednym, dwunastym, który wciąż przychylał się do jego niewinności. Ostatecznie ławnicy nie doszli do porozumienia i ten mężczyzna, ten dwunasty ławnik, odmówił dalszego udziału w naradach, powodując tym samym, że proces krawca skończył się i skończył się wyrokiem niedostrzegającym. W takim wypadku cały proces musi rozpocząć się od nowa, z nowymi ławnikami, i tak się też stało. Do procesu doszło pod koniec 1989 roku. Tym razem proces skończył się wyrokiem skazującym. Richard Kraft otrzymał karę 50 lat pozbawienia wolności. Swoim drogą, stosunkowo niedawno swój wyrok zakończył i wyszedł na wolność, ale nie tak do końca na wolność, bo został przytransportowany do czegoś takiego pomiędzy, do takiego ośrodka resocjalizacji, skąd Przypuszczam, biorąc pod uwagę jego sędziwy wiek, już pewnie nie wyjdzie. Ta sprawa również była pierwszą w stanie Connecticut, gdzie zapadł wyrok skazujący za morderstwo bez ciała. Jeżeli kojarzycie wspomniany już wcześniej film Fargo, to może widzicie tutaj nieduże podobieństwa pomiędzy tą historią a właśnie filmem. Bracia Cohen, którzy stworzyli ten film. Przyznali, że historia Helly istotnie była dla nich inspiracją. Jeżeli kojarzycie też taki amerykański serial Forensic Files, to jest taki serial, może być dokumentalny, w każdym odcinku analizowana jest jakaś inna sprawa, która została rozwiązana właśnie pod kątem tych dowodów fizycznych. Stąd jest to oczywiście Forensic Files, czyli. O tym, jak sprawy zostały rozwiązane na podstawie testów DNA, śladów krwi i tak I właśnie pierwszy odcinek tej serii był poświęcony sprawie Harry Crafts, ponieważ była to jedna z pierwszych spraw w Stanach, gdzie skazanie było możliwe właśnie dzięki tak wielu zebranym dowodom fizycznym dzięki analizie śladów krwi, włosów, kości, zęba itd. Przeprowadzono również dużo testów, aby udowodnić, że rzeczywiście możliwe było włożenie ciała człowieka do rębaka i poszatkowanie tego ciała w taki sposób. I aby to udowodnić, do rębaka włożono ciało świni, wierząc, że ciało świni jest najbliższe ciału ludzkiemu. I rzeczywiście później porównanie tych kości znalezionych w rzece, jak i kości świni, pokazało, że ostrza rębaka zostawiły na nich identyczne ślady. I tak jeszcze słowem zakończenia nie mogę pozbyć się wrażenia, że mimo, że jest to sprawa wyjątkowa, specyficzna pod wieloma względami, to wiele rzeczy już tutaj wcześniej widzieliśmy, słyszeliśmy. To znaczy, znów mamy małżonka, który zabija swoją żonę, umotywowany kilkoma rzeczami, między innymi tym, że ta chce go zostawić i tym, że teraz będzie musiał płacić jej alimenty. Przypuszcza się, że pieniądze, poza może nienawiścią do żony, która w czasie ich małżeństwa gdzieś tam zaczęła wzrastać, ale to pieniądze były dużym motywem. Richard Crafts musiał być świadomy, że jeżeli weźmie rozwód z Helą, czy może jeżeli ona weźmie rozwód z nim, przy okazji udowadniając, jakim był beznadziejnym mężem, mając dowody na to, że ją zdradzał i tak dalej. Christ musiał wiedzieć, że przyjdzie mu płacić jej nie tylko alimenty, ale również alimenty na dzieci, bo to w tym wypadku były dwie różne rzeczy heli przesługiwałyby jakieś pieniądze tylko z tytułu tego, że to Richard przyczynił się do rozpadu ich małżeńskiego pożycia, to z jego winy się rozchodzą, ponieważ to on był niewierny, oraz musiałby również płacić jej oczywiście na dzieci. Więc cały ten jego styl życia, do jakiego się przyzwyczaił, kupowanie samochodów, broni, kochanki itd., nagle nie mógłby sobie już na to wszystko pozwolić i musiałby zacisnąć pasa. Nie jestem do końca pewna, co stało się z ich dziećmi: czy dzieci później utrzymywały kontakt z ojcem, czy odwiedzały go w więzieniu, czy może zupełnie ten kontakt zerwały. Wszystkie, wydaje mi się, były na tyle duże, bo 10, 8 i 5 lat. W szczególności ta dwójka najstarsza, jestem pewna, że oni całkiem dobrze zapamiętali te wszystkie wydarzenia. To znaczy, pamiętali, że pewnej nocy poszli spać, obudzili się, mamy nie było i nigdy już nie wróciła. A jakiś czas później tata położył je spać, i znów obudzili się, taty nie było. Okazało się, że został aresztowany. Przypuszczam, że gdy dorośli, gdy zapoznali się z tą sprawą bliżej, bo przypuszczam, że tak było bo na pewno później odkryli co po niektóre szczegóły, zapewne zdali sobie sprawę, że wszystko to znaczy swoich matki, pozbycie się jej ciała, wszystko to działo się praktycznie obok nich. Krawc zabił swoją żonę, gdy ich dzieci spały sobie w domu. Dzieci przypuszczam też pamiętają ten dzień, kiedy spadł śnieg, nie poszły do szkoły i tata zawiózł je do cioci. Później, już pewnie jako dorośli czy nastolatkowie zapewne zdali sobie sprawę, że to właśnie tego dnia usiłował pozbyć się ciała ich mamy, mimo że wcześniej rano z uśmiechem robił im śniadanie. Jestem ciekawa, ilu z Was słyszało o tej sprawie, bo mam wrażenie, że mimo, że jest to sprawa, o której gdzieś tam w podcastach kryminalnych się mówi, to została do pewnego stopnia zapomniana. I sporo czasu zajęło mi wykopanie wszystkich tych informacji. Jak zawsze, oczywiście jestem ciekawa Waszych przemyśleń co do tej sprawy i to chyba tyle na dziś. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!